Kontynuujemy grę Fear versus Mandate. Interwał drugi, ujawnienie. Misja pierwsza, ratunek i zwiad. Czyli dołączyłem z powrotem do swoich towarzyszy. Właściwie to oni mnie nie znaleźli, tylko ja ich znalazłem. Oni przez przypadek byli tam, gdzie byli. Pod koniec poprzedniego odcinka. Let's see what we got here. Multiple gunshot wounds, lacerations, and evidence of blunt trauma. No, tu na razie będzie spokojnie. Dwa granaty. No czemu nie idziecie? Na oklaski czekacie, czy co? Aż ja wejdę? No dobra. Watch your ass. Tak, uważajcie na swoje tyłki. O, pancerz. Great! Some numbnuts tripped the gates. Building is in lockdown. Tak, oni muszą windami pojechać. Find some way to get these doors open and the lights back on. Odblokować wejście. Listen up. We've got live Delta Force in the building. They've pulled up on the third floor in a security office. I want your team up there now. Yeah, well, we're not going anywhere until we get these gates up. Jen, stow it. I'm just saying. Then get the gates open. We don't know how much time they have left. A tutaj spotkamy nowego przeciwnika. W tym miejscu będzie Wojownik Nocy. Właściwie dwóch nowych przeciwników jest bierze. I najemnicy w czarnych, takich brązowych kombinezonach. O, wizja. A to będzie już w późniejszych etapach. O! Stwór niewidzialny jako naukowiec. A w Extraction Point był jako pielęgniarka. Tu w tych pewnie pomieszczeniach nic nie ma. Znaczy tu jest pancerz. Ale tak to ogólnie nic tu nie ma do zebrania. Broń do niego wziąć. Na pewno nie tą, bo to jest za słaba, to już lepsza jest strzelba. I tak samo jak ten niewidzialny żołnierz repliki, ten niewidzialny zabójca, to też ze spowolnieniem należy go atakować, bo on jest też szybki. Tutu. Zajebisty klimat. Tutu. Tak, i tu jest nową bronią tu ma. On ma zajebiście mocny pancerz. A, już poleciał. Jak się z... zabugował w terminalu, ja pierdolę. Ja pierdolę, kurwa. Kurwa. Nie wiem, jaka to pozycja. Ale ten karabin, który ja mam, jest zajebistą bronią, bo jeszcze ma... O. Lunetę z noktowizorem jednocześnie. Także to będzie zajebista broń. This is Delta Force seated
attachment. Do you copy? Does anyone copy? Później będziemy z najemnikami walczyć. Oni też będą mieli tą broń. Jeszcze lepszy jak ten G2A2. Pick up the pace. Delta Force isn't gonna rescue itself. Tu pewnie nic nie ma. Tu chyba będzie coś. Pistolety. No i takich nie używam. No jest apteczka. Jest pancerz. To i tak nie używam tych RPL-ów. O, tu jest zajebista pozycja. Wszyscy śpią. Tak jakby. Co my tu mamy? A, będą ci najemnicy. Z takim basowym głosem. To są najemnicy. Wow! Facet! O! Odstrzeliłem mu łeb. Nie mogę się. O cholera. Shit. Cover me. Sio, bo już się muzyka skończyła. Nieźli są. Nie, chyba wziąłem wszystkie broni. Dobra. Tu będą co chwilę, nie ma sensu chować broni. Wyjście jest tutaj. Nie, replika, nie ETC. Wyglądają na najemników. No właśnie. Kto ich wynajął, dlaczego? Mamy się dowiedzieć właśnie. O, to są nowe egzemplarze broni. Nowej. O, mina jest. Pierwsza mina dopiero. O, to jest wieżyczka z Extraction Point. Mina kolejna. Tu jest kolejne wyjście. Będą oni tutaj? Będą. Pamiętam to miejsce. No to co, postrzelamy sobie z tego. Wesa. Bo oni tu na pewno są. Dam se... No właśnie, już jeden stoi. Get down! Ciekawe dziwy, żeście ten granat rzucili. Skurczy syny.
Tak. Ktoś musi nimi dowodzić, nie? To jest, że nie mogę go trafić. Kurde mać. Co jest? Ładnie, żeż wreszcie tam, czy nie? Kurz jest i ja nic nie widzę. Chyba padł wreszcie. No, ten padł od razu. No, tamten też padł. Padł od razu. Ha, ha, ha. No, to G2-2, to ja nie używam tego. No, już się skończyło walka. Dobra, to ja już mam na fulla. To był pancerz, leżał chyba tam gdzieś po drugiej stronie. No. Tu ja nawet nie sprawdzałem pomieszczeń. No, właśnie. Najlepszy karabin. No, granat jeden. Jeb. Dobra, idziemy na górę. Nie, nie ma nas. Tu nikogo nie ma. Mainframe. Znany z Rigika. Mainframe. To będą kolejni najemnicy do rozwalenia. Scott, Walt Gregg here. We're coming down from up top to dump all data pertaining to an origin. Perseus i... No, Icar Silhouette City. Tego nie znam. This isn't the first time Synchronicity has come up tonight. It must be connected to Perseus and Fettel. Pewnie, że ściśle powiązane z Fettelem. A tu jest laserowy karabin, a dupa. Nie biorę go w ogóle. Tu, no, już ich słychać, już słyszę ich kroki. Target is confirmed to be in the area. Keep your eyes peeled. We think there may be two or three of them. Dwa strzały z odpowiedniej odległości po gościu. Follow Hummel Cold Squad.
To ich trzeba zabijać. Nie wiem, czy to wszyscy wybici, czy nie. Ale muzyka jest tu bardziej zajebista niż... No, niż w poprzednich częściach. Fear. Koniec, czyli nie ma więcej przeciwników. Tylko jeszcze tam bym chciał tą dół sprawdzić. O, odniosę tych pomieszczeń. Nie ma nic, tu jeszcze tego nie sprawdzałem. Nie, to chyba nic nie ma. I tłuczenie szkieł. Wszyscy leżą martwi. O, jeszcze tu nie wziąłem broni. We need to move fast. They've been scrambling to destroy information. Tu kolejni będą? Tak. Już słychać. Tylko niech ktoś wystawi łeb. Uczcisz syna. Poleciał. Can you see him? Zajebiste macie gadki. Dobra. O, mina. Zapomniał. Pancerzyk. Miny to będę używał na roboty. Nic nie jest grane, bo tu nic nie gra. We found Delta Force. Repeat, we have found Delta Force. Aha. Czyli jesteśmy w tym pomieszczeniu, gdzie ich będzie cała masa, jak już stąd wyjdziemy. Ale ja najpierw sobie obadam te pomieszczenia wszystkie. O, właśnie w tym celu. Nic tu poza tym nie ma więcej. Ja sobie wezmę działko. Nie wiem, chyba tu se przykleję do ściany. To raz. Trzy miny mam do dyspozycji. Nie wiem, jedną dam tu. Mam nadzieję, że ktoś wejdzie w nią. I oni stąd wyjdą. To już od razu pierwsza mina tutaj. I trzecia tutaj mina. I będę mógł w razie czego je podnieść z powrotem. Co było w podstawowym firze możliwe, ale w Extraction Point nie było to możliwe. Nie wiem dlaczego. Jak ktoś nie wejdzie w minę i ona zostanie nienaruszona, to ją mogę odzyskać. A tu będzie działko do sterowania, te o tutaj. Tak jak w firze podstawowym było. No. G2-2 powinny być wesy. Na razie działko nie bierzemy. Chen, I want those back online ASAP. I'm already on it, Captain. No, bo to nawet nie jest możliwe. What's the sit rep? Czerwona łapka jest. This is all that's left. These
guys, whoever they are, they're good. Came ten out of martwy, fucking nowhere and took out most of my crew. Ten How are you three gonna take them on? That's classified. Any idea what it is they're after? Not a clue. To jest główny komputer. Have to recon the entire building. I'd like to get my men out of here first, if you don't mind. What's the status on the medevac? The Black Hawk is on its way. It should do it. Ciekawy film, yeah, będzie. Look at that. This is not good. Hang on, what's this? Put it on the main screen. Main screen. Give me the encryption codes, and this'll stop. I can't do that. I just can't. I can't. You mean nie wiem, kogo oni przysłuchują. Mr. Bristol. Panie Bristol, jakiś pracownik chyba. I know you have the encryption codes. No, it wasn't me. I swear, I don't have the codes. The decryption code, Mr. Bristol. The code, the code, the code. How can I be more explicit? I've already told you, I don't know what you're talking about. We're gonna take Synchronicity with or without your help, Mr. Bristol. Make it easy. A to jest chyba jakiś pułkownik albo, nie wiem, ten, co przesłuchuje. Dowódca tych chyba najemników wszystkich, tych wojowników nocy. Najwyraźniej. O, podarżę mu gardło. Aha. Tak. No, zorientowali się, że nas obserwują. Że obserwujemy ich. That was one mean-looking son of a bitch. We've got to move these men out of here and fast. Sergeant, hold them off while we get the wounded out. Don't look so worried. Just get on that turret. Tak, ja już tam obsadziłem minami. O, już pierwsza mina wybuchła i druga wybuchła. O. Dobrze miny obsadziłem. Ale dziwne, że nie mogłem spowolnienia włączyć. To jest kurwa pojebane. Wiem, że jeszcze zostali. Nie byłoby to możliwością, żeby działkiem wszystkich wybić. Dziwne to. Gdzie wy jeszcze jesteście? Aha. Działko przetrwało. Idę od drugiej strony. Nie? Na górze jest. Działko już też na wykończeniu. Dobra, ja pozbieram te wszystkie wesy. Co oni tutaj je zostawili? A, mają już na maksa. Ale i tak podniosę wszystkie, bo mi szkoda je zostawiać. Jest za bardzo zajebistą bronią, żeby zostawiać tutaj. Dobra, inni mieli G2-2. A tu już jest koniec pierwszej misji.